Dzisiaj w Kodniu wielkie święto. Uroczystość naszego ojca założyciela, świętego Eugeniusza de Mazenoda, to święto zawsze wszystkich oblatów. Dodatkowo kończymy Kongres Polskiej Prowincji. To takie co kilkuletnie wydarzenie. Reprezentanci wszystkich domów zastanawiają się nad misją, posługą oblatów i pracują nad nowymi planami. A ponadto także poświęcenie odbudowanej i wybudowanej na nowo części domu pielgrzyma, który w tym momencie już jest takim całościowym kompleksem gotowym do przyjęcia jeszcze większej liczby pielgrzymów, na których z utęsknieniem czekamy. Niech tylko pandemia całkowicie się skończy, abyśmy mogli tutaj do Matki Bożej sprowadzać jak najwięcej osób. Zagościliście się na dobrze w Kodniu. No, czujemy się tu naprawdę u siebie, częścią społeczności lokalnej, częścią tej parafii, no i częścią całej tej ziemi, która pielgrzymuje do Matki Bożej Kodeńskiej. Od 1927 roku, to już jest szmat historii, niedługo kolejne stulecie właśnie tej obecności w Kodniu, bo rok temu świętowaliśmy stulecie Polskiej Prowincji. Tak, czujemy się dobrze i czujemy wsparcie lokalnej społeczności. Te wszystkie wysiłki, które podejmujemy, to naprawdę to nie tylko nasze dzieło, ale dzieło bardzo wielu ludzi, którzy także poświęcają swój czas, energię, dobrą wolę, abyśmy mogli tutaj prowadzić dzieło ewangelizacji. Tragedia, pożar, dach spłonął, odbudowaliśmy, poświęciliśmy. W sumie to jak nowe w tym momencie wygląda i tak powinno wyglądać, ale czy są kolejne plany? Co do Kodnia, na pewno, ponieważ jest to miejsce historyczne, zabytkowe, to jak doskonale rozumiemy, zawsze zabytki wymagają nieustannej opieki. To coś się zrobi, ale mijają lata, pogoda, jakieś warunki dodatkowe sprawiają, że trzeba uzupełniać, trzeba poprawiać. Zatem na pewno w tym momencie chcemy się nacieszyć jakimś etapem tej budowy, która się zakończyła, ale gdzieś na horyzoncie na pewno są kolejne plany, myśli o tym, jak trwać w tym nastawieniu, aby chronić dziedzictwo też kultury narodowej, dziedzictwo Kościoła poprzez opiekę nad zabytkami, dalsze upiększanie Kalwarii i tego typu właśnie inicjatywy, które no, będą czynić Kodeń zawsze piękniejszym i bardziej zdolnym do przyjęcia pielgrzymów. Tak, cieszymy się z tego, że niespełna po pół roku od tej wielkiej tragedii, która miała miejsce w nocy z 11 na 12 listopada ubiegłego roku, możemy dzisiaj świętować nie tylko święto założyciela ojców oblatów, ale również możemy świętować to, że oddawane są nie tylko nowe pomieszczenia, ale również odbudowane po pożarze, bo te pomieszczenia służą wielu ludziom, zarówno tym, którzy przyjeżdżają tutaj do sanktuarium, aby się pomodlić, troszeczkę odetchnąć od zgiełku wielkomiejskiego. Przypominam, tutaj za naszymi praktycznie plecami 200 metrów jest granica. Granica z jednej strony, która dzieli, bo to jest granica między naszym państwem a Białorusią, ale tak naprawdę to jest symbol, który łączy rzeka Bug. Tak samo jak Bóg, jak Matka Boska Kodeńska, która jest matką jedności. Jest tak również tutaj u nas na Podlasiu, na Polesiu określana. Ta matka łączy wszystkich ludzi i bardzo się cieszymy, że takie punkty, takie przystanie jak właśnie jadłodajnia u oblatów, jak miejsce, w którym można będzie odetchnąć, czyli wypocząć, właśnie ten tak naprawdę hotel, miejsce, gdzie mogą ludzie przenocować i również oprócz czy poza również tym chwilą zadumy, chwilą refleksji, chwilą modlitwy mogą również zwiedzać i podziwiać piękno i atrakcyjność tego regionu, bo powiedzmy sobie szczerze, a ja mogę to powiedzieć na własnym doświadczeniu i z własnego życiorysu. Tutaj ludzie są bardzo gościnni, mają ręce na ręku, serce, a serce jest bardzo otwarte i gorąco zaprasza wszystkich, którzy chcą choć chwileczkę odpocząć, ale również pomodlić się i zastanowić nad tym, co jest nie tylko tutaj ziemskie, ale tutaj co czeka nas w przyszłości.